W lutym Rada Miasta Legionowo zleciła komisji rewizyjnej wzięcie pod lupę mandatu Leszka Smuniewskiego. Ta zaś, chcąc nie chcąc, musiała zająć się sprawą i przystąpiła do tego w miniony piątek. Wszystko przez pozyskaną w trakcie styczniowej sesji, tu cytat, ustną informację od prezydenta dotyczącą miejsca zamieszkania radnego. Nim komisja na dobre zaczęła, właściciel mandatu zakwestionował wiarygodność źródła przecieku. Pan prezydent na tej sesji nie poinformował, że nie zamieszkuje, tylko poinformował, cytuję: niedawno dowiedziałem się, że pan radny od lat nie zamieszkuje, w związku z tym nielegalnie bierze diety radnego i właściwie nie wiem, w jakiej formule tutaj się wypowiada. I jeszcze później dopowiedział, że dawno temu stracił radę radnego, bo tu nie mieszka, nie wiedziałem o tym, ale przyszli mieszkańcy i zwrócili mi na to uwagę. Czyli tak naprawdę pan prezydent nie poinformował, tylko poinformował, że przyszli mieszkańcy i mu o tym powiedzieli. Panie przewodniczący, wspomniał pan sam chwilę temu, że komisja i generalnie taki organ jak komisja pracuje na dokumentach. Chciałbym tylko zauważyć, że cała ta moja sprawa nie ma dokumentu, który wszczynałby tę sprawę, więc trochę tutaj spójności nie ma, jeśli chodzi o podejście do tego tematu. Członkowie komisji sytuację oceniali zgoła inaczej i szybko dali temu wyraz. Rzeczywiście nie posiadamy dokumentu jako komisja rewizyjna, który by obligował nas do zajęcia się w ogóle sprawą, o której w tym momencie rozmawiamy. Natomiast na poprzedniej sesji, na której pana nie było, przewodniczący Rady Miasta Janusz Klejment zwrócił uwagę na to, że sprawą powinna się zająć komisja rewizyjna, dlatego że wniosek prezydenta czy wypowiedź prezydenta jest traktowana jako wniosek formalny. Stąd w ogóle cała sytuacja, że się dzisiaj tu spotykamy. Gdy już wyjaśniono te kwestie, szef komisji spytał, ile czasu radny potrzebuje na pisemne wyjaśnienia w temacie swego adresu i zaproponował mu cały tydzień. To z kolei wzbudziło sprzeciw przysłuchującego się obradom miejskiego radnego z PiS-u. Panie przewodniczący, na komisji rewizyjnej, która dotyczyła wygaszenia mandatu pana prezydenta miasta, nie słyszałem, żeby zgłaszający wniosek o udzielenie przez prezydenta wyjaśnień pisemnych, żeby pan przewodniczący podał termin, w jakim prezydent ma takowe wyjaśnienia przedstawić, więc nie widzę tutaj potrzeby takiej, że od jednego radnego, który jest pomówiony, takiej deklaracji siedmiodniowej się oczekuje. Ja składałem ten wniosek na komisji rewizyjnej, rzeczywiście nie podałem terminu wiążącego prezydenta, natomiast w późniejszej informacji dotyczącej prośby o pisemne złożenie wyjaśnień prezydent został zobligowany terminem przez przewodniczącego komisji rewizyjnej. I to wynikało z mojego błędu merytorycznego na komisji. Kiedy wydawało się, że proceduralnych zastrzeżeń więcej nie będzie, głos znów zabrał Andrzej Kalinowski. Tym razem na temat ekspertyzy prawnej, o którą w przypadku prezydenta komisja poprosiła, teraz natomiast nie miała takiego zamiaru. I jeszcze raz okazało się, że nie chodzi o polityczny spisek, lecz rzeczowe podejście do problemu. Żadna opinia prawna, panie Kalinowski, nie wniosłaby nam żadnych materiałów źródłowych stwierdzających, czy faktycznie pan radny zamieszkuje. Jest lekka różnica rangi między mandatem prezydenta a mandatem radnych. Są to dwie zupełnie różne funkcje. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, tak jak powiedziałem, uważam, że w tym momencie, na tym etapie wyjaśnienia pisemne pana radnego Smuniewskiego w zupełności nam wystarczą. Tym bardziej, że sam radny od ich złożenia wcale się nie odżegnywał. Ja jestem gotowy oczywiście wyjaśnienia przedstawić. Nie wiem, czy będzie to w 7 dni, natomiast będę starał się, jestem gotowy wyjaśnienia przedstawić w tej kwestii możliwie jak najwcześniej. To od ich treści zależało, czy radny mandat straci, czy go zachowa. Jeżeli komisja po otrzymaniu takiego stanowiska pana radnego Smuniewskiego stwierdzi, że zachodzą jakieś przesłanki, że pan radny nie zamieszkuje na terenie Legionowa, wtedy podejmiemy dalsze prace w tym kierunku.
Na piątkowym posiedzeniu Miejska Komisja Rewizyjna zajęła się też drugą podobną sprawą, tym razem związaną z wnioskiem o wygaśnięcie mandatu radnej Agnieszki Borkowskiej. Zobligowano ją do pisemnego ustosunkowania się do rzekomego konfliktu interesów pomiędzy pełnieniem funkcji radnej a byciem wiceprezesem SMLW. Na prośbę komisji opinię w tej sprawie przygotowują również urzędowi prawnicy.